Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Już kręcimy? Tak. Mój przyjaciel dobry Danielek Myszkowski ma urodziny, dzięki niemu jestem taki duży, którego serdecznie pozdrawiam. Danielek, wszystkiego dobrego, nie zmieniaj się, bo jesteś zajebisty. No dobra, Alan, no to jesteśmy na gorąco po konferencji, po twoim panelu, no i zawrzało za sprawą twojej konfrontacji z Amadeuszem Ferrarim. Jakbyś mógł nam powiedzieć, co tam dokładnie się stało? To stranie jest, kurwa, że tutaj mi gdzieś chowa mi jakiegoś, wiesz, kurczaczka, kurwa, wiesz, do kaptura, potem się spina, że go kurwa, że mu to odrzuciłem. I zesrał się, kurwa, szmaciarz jeden, ty. Się, kurwa, patrzy na mnie cały czas, jakby się zakochał, kurwa, kondon. Ale na... On irytuje, kurwa, to jest jedyna osoba, kurwa, tutaj w fejmie, która mnie tak irytuje, nie? Bo jeszcze, nie, z Bandura, kurwa, się lubimy i tak dalej, no wiadomo, kończą się, kurde, kończą się, już się mówi, przyjemności, kończą się, kurwa, jestem tak, wiesz, nabuzowany, że już, kurwa, wleciał w niego, no szmatę, także... kończą się... uciekło mi słowo. Dobra, no i zaczyna się wojna już. W sobotę już jest totalny rozpierdol i tyle. Okej, okay, Alan, to powiedz mi, czy ty w ogóle pamiętasz, odkąd, gdzie zaczął się konflikt z Amadeuszem Ferrarim? Bo ja mam wrażenie, że to już trwa od pamiętam, kilku gal. Jak ja wchodziłem do fejmu, to powiedział, że wszystkich rozpierdoli 7-7. I od tamtej pory, od chyba 7 czy 8 gali, no ni chuja, nie mogę się, wiesz, nie mogę z nim toczyć walki, nie? No to cały czas omija, gdzieś, kurwa, bierze sobie hejtera i tak dalej, bierze, wie, bo wie, że z tą walkę wygra, nie chce się ze mną, kurwa, skonfrontować. Czyli rozumiem, że ty jesteś gotowy na tą walkę, tak, na każdą formułę. Moja garza, jego garza, chociaż on dostaje dużo więcej za walkę, moja garza, jego garza i zabiera, wygrany zabiera wszystko, nie? Chociaż tak dużo więcej ode mnie zostaje, to jeszcze dużo mu zostanie. Nawet niezależnie od formuły, co by to nie było. Obojętnie. No, ja nie chcę się bić w boksie. Jedyny wyjątek zrobiłem dla Bandury, bo ma tam kontuzję tego kolana i tak dalej, tak? Ale tak, ja nie chcę się bić. Możemy bić w K1 albo w MMA. Okay, nie chcę bić w boksie, bo nie lubię boksu. O czym mówię otwarcie, nie lubię boksu. No trochę wychodzisz ze strefy komfortu, bo jednak przy sportach... Ale ja kocham kopać. Ja jestem, właśnie, gdzie się kopie, to kickbokserem, ja kocham kopać, nie? Ale tam, gdzie się kopie, to ten boks inaczej zupełnie wygląda niż w przypadku takiego tradycyjnego boksu. Ja już wiesz, ja cały czas musiałem też całą tą stójkę swoją, wiesz, przedstawić. Skręcanie kolana do środka, wiesz, tam jak idziesz w K1, to idziesz cały czas, wiesz, do środka, do przodu, nie? Masz tą nogę cały czas napiętą, a tu miałeś ten boks, musisz skręcać. Całkiem inna jest stójka do boksu, całkiem inna jest do MMA, czy do K1, nie? No jak idą te postępy bokserskie? Już jest coraz lepiej, no, czujesz się lepiej w tym boksie? To jest taki wyjątek z tym boksem, nie? To jest wyjątek z tym boksem. Nie to, że ukłon dla Bandury, tylko poszedłem na jego warunki, no że z wagą, bo ja się też nie biję w takiej wadze, bo ja biję się 7-7, a nie kurwa w 9-4, więc musiałem też wejść na bombę, więc no mówię, zrobiłem wyjątek, nie? Zaraz po tej walce zobaczymy, bo mam mieć zajebisty rewanż, też w wadze ciężkiej, pewnie się domyślacie z kim, więc pewnie jeszcze zostanę w tej wadze, ale jak się ten nie zestra, obsrając jeden i weźmie ze mną walkę, to pewnie będę musiał znowu zjechać do 8-0. A dla mnie to nie jest problem, żeby zjechać teraz tyle kilo. A powiedz mi, czy tam doszło do jakiejś konfrontacji? Czy ty zostałeś uderzony, czy uderzyłeś Amadeusza? Co ty, kurwa. Czy go upierdłem go jedną raz, to nie byłoby co zbierać. Przy takiej sile teraz naprawdę. Powiem ci, że sam się, kurde, boję swojej siły. Nie, naprawdę. A skąd pomysł na wybieranie cięższych rywali? Bo w zasadzie poza tą walką 2 na 1... 7-7 nie chcą się ze mną bić tutaj, nie? Nie, chcę. Nie pamiętam, kiedy ja tylko z Pająkiem biłem się w 7-7. No tak. A wcześniej z nami ciężcy, nie, tak. Nie, sami ciężcy, kurwa. Denis, ten jego ojciec, Dawid, Murański. To wszyscy, kurwa, waga ciężka jest. Co możesz powiedzieć o swoim najbliższym przeciwniku? Bo wiem, że robiłeś research, wiem, że mówiłeś o tym, że wiesz, że on stał na bramkach, że on się sprawdzał w jakichś formach walki. Nie będę gadał, że jest zajebisty, że jest mocny i tak dalej. Ale ty się dowiedziałeś. Ale ja też jestem dobry, i wiem, że to się nie skończy, wiem, że to się skończy przed czasem. Bo albo ja go ustrzelę, albo on mnie. To są małe rękawice, to jest waga ciężka, to jest jedno pierdolnięcie. To nie jest tak, że jak w wadze 7-7 ja sobie pójdę na wymianę i wiesz, dostanę dwa razy, czy trzy, czy cztery i ja wytrzymam to. Tu będzie to jest waga ciężka, raz ktoś pierdolnie i będzie po zawodach. Bomba na łeb i się kończy balet. Ale co się dowiedziałeś o swoim przeciwniku? No bo to środowisko wbrew pozorom sportu walki nie jest duże i na pewno jakiś research przed podjęciem nie będę wyzwania... gadał, to zatrzymam dla siebie, dobra? Zatrzymam to dla siebie. To chociaż trochę zdradź, ale... No, że... Interesowała Cię jego przyszłość... Że im dalej w las, tym jest ciemniej. Więc domyśl się, o co chodzi. Okay. Im dłużej, tym jest słabiej. A ja znowu wtedy od drugiej rundy już łapię, kurwa, wiatr w żagle. Pierwsza runda to przeważnie taka badająca jest, a już od drugiej rundy łapię wiatr w żagle.
Rozumiem, że mówisz o rewanżu w wadze ciężkiej, no to w zasadzie przychodzi mi tylko jedno nazwisko do głowy, mianowicie Załęcki czy Denis? Załęcki. Na pewno będzie to Załęcki. No, mam nadzieję, że dopniemy to i zrobimy te rewanż. Okej, okay, powiedz mi, Alan, czy ty miałeś okazję sparować kiedykolwiek, robić jakieś zadania z Danielem Omielańczukiem? Oj, dawno. Robiłem parterowo. Szczerze? Robiłem z nim parterowo. Jak się Daniela bardzo pozdrawiam serdecznie. Jak robiłem z nim parter, to jebo się na mnie, nie miałem czym oddychać. Tylko, że ja wtedy ważyłem 80 kilo, nie? O. Miałeś okazję na pewno przyglądać się sparingom, zadaniówkom Daniela Omielańczuka. Miałeś okazję też, tak jak powiedziałeś, nawet chwilę gdzieś z nim potrenować. No Daniel jest technicznie dobry, nie? Jeżeli on miałby się bić z Załęckim, z Denisem... Miałeś okazję walczyć z Denisem. To mu się wydaje, że tam, wiesz... Denis to jest na pierwszą rundę max. Takiej hałatury. Bo wiem, że jakby to była walka, to była chaotycznie, tak jakby bił się gdzieś na nosowkach, nie? Daniel jest bardziej taki, że wiesz, on technicznie, on tu przepuści, coś uderzy, to jest już, wiesz, wyższa szkoła jazdy, nie? A czy myślisz, że Denis byłby w stanie realnie zagrozić Danielowi Omielańczukowi w walce? Przez pierwsze 30 sekund, może minutę, jeżeli mu nie kolano nie pójdzie. Czy jakby był taki pojedynek, to... No, się nie wypstryka, jeżeli się wypstryka, to zaraz zwali na kontuzję albo coś. Okej, okay, ale powiedz mi, czy przestałeś imprezować, bo tak naprawdę ze względu też na twoją relację z Sequento, to ja mam wrażenie, tak, że wszystkie te balety, mój menadżer tutaj właśnie stoi z boku, wywiózł mnie na Wiochę, gdzie nie trenowałem teraz w Warszawie, bo przeważnie przygotowuję się w WCA, nie? A teraz wywiózł mnie na Wiochę, gdzie jedyne moje atrakcje to było wyjście do Pepco, kurwa, bo do Biedronki. I to była, mówię, tam nie było centrum handlowego, nie było nic, tylko była sala, dom. Ja tam spędziłem dużo czasu ze samym sobą, chodziłem na spacery i tak dalej. I naprawdę dużo mi to dało, bo też znalazłem taki swój wewnętrzny spokój. Bo jakby nie było przez wakacje, jaki mnie ciągnęło taki maraton imprezowy, no to byłem podatny na te imprezy i tak dalej. Więc dobrze mi to zrobiło, że wyjechałem, wracałem tylko na weekendy, regeneracja, jakieś baseny z jacuzzi i tak dalej, nie? Mhm. Alan, to jeszcze na szybko ostatnie pytanie. Gdyby nie sporty walki, gdyby nie jakaś tam praca w internecie jako influencer, co byś robił? W szachy grał. Żartuję. Moje hobby też DJ-ka jest, nie? Lubię grać na DJ-cy, lubię prowadzić imprezy w klubach, fajnie mi to wychodzi. Ale to w zasadzie chyba robisz i pewnie robię, sportowej emeryturze będziesz DJ. Nie, powiem ci, robię to, lubię to robić. Ludzie się fajnie bawią przy mojej muzyce. Fajnie zarabiam na tym, więc... A jest jakiś image DJ-ski? Ksywa? Nie, no DJ Alanik normalnie. DJ Alanik. No. Czyli Alanik w kwestii DJ-a zostaje... Kurwa, właśnie nie, czy zaraz nie zmienię, bo to DJ Braveheart. Więc... Zobaczymy. Alan, bardzo ci dziękuję. Powodzenia na twojej walce. Dziękuję bardzo. Dzięki. It's good to have a choice. Dobrze jest mieć wybór. Especially in investments. Szczególnie w inwestycjach. That's why it's dlatego good to choose XTB. You decide what you want to invest in. Zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.